Polacy mieli dość duży udział w II wojnie światowej, po niej jednak nadal nasze wojsko działało i dzisiaj opowiem o najciekawszych czy też najważniejszych bitwach. Zaznaczam, że nie każdy przykład będzie jakimś otwartym starciem, czasami będę wspominać o jakichś tajnych operacjach bądź działaniach mających rozwiązać problem bez rozpoczynania bitwy pole śmierci. Wydzielono jednostkę wojskową do zabezpieczania logistycznego i inżynieryjnego ONZ-owskich sił pokojowych w Kambodży w latach 1992-1993. Mimo bardzo dobrych opinii przełożonych o pracy polskich żołnierzy, to ujawniły się problemy wynikające z pośpiesznego przygotowywania kontyngentu i braku rozpoznania rejonu działania. Najsłabiej opłacani z całej koalicji Polscy żołnierze musieli mieszkać w ciasnych bazach bez odpowiedniego zaplecza higienicznego, a czasami nawet żywieniowego. Trudne warunki powodowały częste choroby, które wraz z brakiem jakiejkolwiek komunikacji z rodzinami w kraju znacznie obniżyły morale. O wiele poważniejszym problemem była działalność czerwonych kmerów, którzy rozpoczęli ataki na wojska ONZ. Spowodowały one dozbrojenie polskich sił zbrojnych. Wielokrotnie w kierunku polskiego obozu oddawano nocami pojedyncze wystrzały. Obóz był także celem kilkukrotnych ataków uzbrojonych miejscowych bandytów, wabionych dobrami, które się w owym obozie znajdowały. Pierwszy poważny incydent zbrojny miał miejsce w nocy z 23 na 24 kwietnia 1993 roku, gdy żołnierze czwartej kompanii wsparcia logistycznego w Siem musieli odeprzeć atak czerwonych Kmerów. Drugi atak odbył się 3 maja 1993 roku, również w tym samym miejscu. Obroną dowodził major Wiesław Słoniewski. Atak został odparty bez strat własnych. Czwarta kompania praktycznie własnymi siłami, mimo iż bengalscy wartownicy byli przydzieleni właśnie do stałej obrony kompanii, odparła atak, przez co dowództwo postanowiło ją ewakuować. Kolejne dwa incydenty odbyły się 4 i 5 maja 1993 roku. Była to pierwsza otwarta bitwa Polaków po II wojnie światowej. Strzelanina w Magdalence. Akcja policyjna w Magdalence, w wyniku której zginęło dwóch antyterrorystów i dwóch przestępców, a 17 policjantów zostało rannych. Akcja została przeprowadzona w nocy z 5 na 6 marca 2003 roku. Jej celem było zatrzymanie zaliczonych do najgroźniejszych przestępców w Polsce mężczyzn. W operacji prowadzonej w Magdalence uczestniczyli funkcjonariusze z Wydziału Terroru Kryminalnego KSP oraz Wydziału Bojowego Zarządu Wsparcia Bojowego. W sumie było tam według przekazów 23 policjantów. Zbiór błędów, niedostatku sprzętu i braku doświadczenia policjantów skończył się klęską policji. Budynek został źle opisany i narysowany, wskutek czego grupa realizująca zadanie, mająca zaatakować dom, od taktycznie lepszej strony przemieściła się pod główne wejście. Policjanci podejmujący się zadania nie mieli informacji od innych funkcjonariuszy, że bandyci są doświadczonymi strzelcami. Brali udział w zabójstwach, posiadają materiały wybuchowe, a do tego oświadczyli znajomym przestępcom, że będą walczyć do śmierci. O ile można powiedzieć, że to nie była bitwa, bo to przecież policjanci strzelali się z przestępcami, no to jak to inaczej nazwać? Przecież bitwa nie musi być między dwoma obcymi wojskami. Mogą być to tak naprawdę dwa różne oddziały, które w tym przypadku były przecież zupełnie różne i reprezentowały inną stronę. Bitwa pod Usman Kel, starcie żołnierzy polskich w ramach międzynarodowych sił ISAF i żołnierzy Wojska Afgańskiego z przeciwnikiem, grupą partyzantów talibskich. Do walki doszło 10 sierpnia 2009 roku w miejscowości Asman Kel. W ramach prowadzonej od lipca operacji Over the Top, rano 10 sierpnia, wyszedł na patrol polsko-afgański oddział, mający sprawdzić doniesienia o talibskim składzie broni. O godzinie 7.30 patrol został zaatakowany przez talibów podczas przemarszu przez miejscowość Usman -Hel. Pierwsze starcie rozegrało się pomiędzy napastnikami i żołnierzami afgańskimi z patrolu, jednak wobec zaciętej walki do starcia włączyli się Polacy. Po przegrupowaniu żołnierze polscy zostali ostrzelani od tyłu i zmuszeni do zajęcia obronnych pozycji przy dwóch budynkach, skąd wezwano posiłki. O 8.20 do broniącego się patrolu przybyły posiłki w postaci czterech helikopterów, które dodatkowo zabrały ze sobą 20 żołnierzy i dwóch amerykańskich AH-64, które rozpoczęły ostrzał pozycji talibów. Nie udało się ustalić ilu talibów zginęło w bitwie. Wiadomo, że zginęło 8 żołnierzy afgańskich oraz jeden Polak, Daniel Krzysztof Ambroziński. Obrona Gazni. Gazni to jedna z prowincji w Afganistanie, a zarazem jest to nazwa bazy, w której stacjonowali Polacy. Oczywiście przebywanie tam to była jedna wielka bitwa, ale na uwagę zasługują dwa wydarzenia. Pierwsza z bitw, o której wspomnę, to piekło w Gazni. Miała ona miejsce 28 sierpnia 2013 roku. Przed godziną 16, wyładowany materiałami wybuchowymi pojazd wjechał w polską bazę, tworząc w murze dziurę. W wyrwę wbiegł kilkudziesięcioosobowy oddział talibów, zebranych w mundury afgańskiej armii i policji. Kilku w pasach Szachida zdecydowało się natychmiast zdetonować. W tym samym czasie z dwóch różnych stron podjechały pod bazę dwa kolejne samochody pułapki. Tym razem wartownicy zlikwidowali kierowców w odległości ponad 50 metrów od granicy obozu. Półgodzinne starcie skończyło się śmiercią 20 rebeliantów, amerykanina i ranami 10 Polaków, z których jeden zmarł później w szpitalu w Rammstein. W bitwie brał udział Grzegorz Kaliciak, największy polski bohater Wschodu, o którym jeszcze wspomnę. Bitwa pod Dokłód do starcia doszło 6 listopada 2003 roku w Iraku. W czasie powrotu z uroczystości promowania nowo wcielonych żołnierzy irackich Korpusu Obrony Cywilnej Polski, konwój został zaatakowany w odległości około 30 km od bazy Dokłód przez nieznanych sprawców. W trakcie bitwy został postrzelony Hieronim Kupczyk. Po przewiezieniu do szpitala i wielu próbach reanimacji zmarł. Obrona Gazni. Kolejne starcie Polaków w Afganistanie w rejonie Gazni. Starcie miało miejsce 26 lipca 2012 roku. Żołnierze Gromu zostali zaatakowani, gdy byli na patrolu z udziałem jednostki powietrzno-szturmowej z polskiego kontyngentu w Afganistanie. Te lipscy bojownicy okrążyli Polaków, a wymiana ognia trwała 3 godziny. Ostatecznie zginęło 20 napastników, w tym ich dowódca. 14 zostało rannych. Lekkie obrażenia odniosło dwóch polskich komandosów. Cytowany przez dziennik generał Roman Polko wskazuje, że afgańska operacja dowodzona jest przez NATO, a nie same USA. Dlatego Amerykanie nie mogli przekazać wszystkich posiadanych danych wywiadowczych ze względów na zbyt wiele zaangażowanych stron, i z tego względu żołnierze gromu zostali okrążeni. Jednakże, jak słyszeliście, wybrnęli z tej sytuacji. Samum w 1990 roku CIA prosiła europejskie instytucje wywiadowcze o pomoc w ewakuacji sześciu amerykańskich funkcjonariuszy CIA którzy śledzili ruchy irackich wojsk przed wojną w Zatoce Perskiej. Państwa, takie jak Związek Radziecki, Wielka Brytania i Francja odmówiły pomocy w tak niebezpiecznej akcji. Jedynie Polacy zgodzili się na udział. Operacja była bardzo ryzykowna, ponieważ w przypadku zdemaskowania wszyscy biorący w niej udział zostaliby zabici. Szpiedzy dostali schronienie w polskim obozie budowlanym, zapewniono im paszporty i umieszczono w autobusie. Amerykańscy agenci uwięzieni w Iraku zostali pokierowani przez polskich agentów oraz zostali skierowani do autobusu, którym wraca Polscy budowlańcy do Turcji. Ponoć jeden ze strażników granicznych znał polski i zadał pytanie amerykańskiemu agentowi w naszym języku, a ten nie znając polskiego udawał pijanego. Nagrodę za pomoc w uwolnieniu funkcjonariuszy wywiadu cywilnego i wojskowego USA oraz dobycie y, tajnych materiałów irackich, które później przydały się przy okazji II wojny w Zatoce Perskiej i innych akcji, rząd amerykański pomógł Polsce w zorganizowaniu jednostki wojskowej GROM. Gromosław Czempiński za tę akcję został odznaczony wysokim odznaczeniem CIA. MOST. Opowiadałem dokładniej o tej akcji na kanale Inwigilator w odcinku poświęconym Związkowi Radzieckiemu, Stalinowi i Żydom. Także zapraszam Was tam, jeśli chcecie wiedzieć coś więcej. MOST to kryptonim operacji przerzutu Żydów ze Związku Radzieckiego do Izraela w latach 1990-1992. Po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, Polska wydała zgodę na masową akcję przerzutu Żydów z Rosji do Izraela. Współpraca amerykańskiego CIA, izraelskiego Mossadu i tworzącej się dopiero polskiej jednostki Grom pozwoliła na bezbłędne wykonanie akcji. Dowódcami akcji byli Sławomir Petelicki i Jerzy Dziewulski. Bitwa pod UM KASR, jedna z pierwszych bitw II wojny w Zatoce Perskiej, która toczyła się na wybrzeżu Zatoki Perskiej. Bitwa rozpoczęła się wieczorem 20 marca około godziny 20. Wojska irackie stawiały niespodziewanie silny opór. Gdy równoległa bitwa o Al-Faw się zakończyła, siły koalicji dopiero zaczęły przełamywać linii obrony armii Iraku. Podczas bitwy wojska lądowe były stale wspierane przez lotnictwo oraz marynarkę wojenną. Ponadto port UM KASR odegrał ważną rolę w transporcie dostaw do wojsk, rozwijających ofensywę. Jego zdobycie w stanie nienaruszonym było kluczowe, gdyż tylko tam mogły zawinąć duże statki zaopatrzeniem. 25 marca brytyjscy Marines ogłosili zdobycie portu. W kolejnych dniach amerykańskie lotnictwo prowadziło naloty na starą część miasta Umkasr. W walkach zginęło 40 Irakijczyków oraz 14 żołnierzy amerykańskich i brytyjskich. W walkach o Umkasr brał udział oddział Grom pod dowództwem pułkownika Romana Polki. Obrona City Hall, seria potyczek stoczona w dniach 3 kwietnia, 6 kwietnia 2004 roku pomiędzy irackimi rebeliantami usiłującymi zdobyć ratusz w centrum Karbali, a broniącymi obiektu polskimi i bułgarskimi żołnierzami Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe. Była to największa polska bitwa od czasów II wojny światowej. Po stronie koalicji antyterrorystycznej nie zginął żaden żołnierz, został ranny jedynie jeden Bułgar. Po stronie talibów zginęło ponad 80 ludzi. Nagrania z obrony ratusza w Karbali. Bez problemu można znaleźć na YouTubie. Są to nagrania wykonane przez polskich żołnierzy. Polskimi siłami dowodził Grzegorz Kaliciak, ten sam, który odparł szturm talibów na bazę w Gazni.